Nawet nie wiem, skąd wzięły się takie smarki na lakierze. Nie można ich było zmyć ani ściągnąć ściereczką z mikrowłókna, więc konieczne było polerowanie. Wszystko, czego nam potrzeba, jest w zestawie do polerowania, zatem do dzieła. Mimo że wcześniej szerszeń był w kąpieli, to i tak przed polerowaniem trzeba dokładnie strefę naprawy wyczyścić. Używamy czyściwa celulozowego, a nie ręczników z Biedronki i problemu z kłakami z papieru nie ma. Porządne czyściwo nie rozpuszcza się, więc nie musimy później wydłubywać strzępków ręcznika z różnych zakamarków. Któryś z komentujących zwrócił kiedyś uwagę, że nie zawsze polerowanie wychodzi tak fajnie jak na filmie i swoim kolegom na przykład kilkakrotnie musiał poprawiać. Ale zgodził się ze mną, że być może kluczem jest technologia. Jak się robi byle czym i byle jak, to na bank są problemy. Wracamy do szerszenia. Film jest z 2014 roku, a wtedy nie było jeszcze gąbek melaminowych na rynku. Dzisiaj zacząłbym od gąbki melaminowej, która może by dała radę, ale tu zaczęliśmy od Velveta z EA 2000. Krążek jest w zestawie, więc po prostu bierzemy go do garści i glancujemy. Oczywiście działamy delikatnie, tak tylko by usunąć te kleksy. Jak widać, najdrobniejsze usterki można pozostawić w spokoju i od razu polerować bez wstępnej obróbki welwetem. Polerowanie to w ogóle delikatny proces i musimy ewentualne mordercze zapędy powstrzymać. Jeśli welwet nie daje rady, to możemy użyć gwiazdki z EA 2000 lub zwykłego wodnego z EA 2000, który też jest w zestawie. Po wszystkim ponownie oczyszczamy strefę tak, by nic nam się pod polerkę przez przypadek nie zaplątało. Po całej operacji strefa może wyglądać jak gówno na naleśniku, ale spokojnie. Tak to mniej więcej ma wyglądać przed polerką. Napatrzyliśmy się, więc przystępujemy do polerowania. Montujemy przystawkę na wiertarkę, a na przystawkę gąbkę. Jeśli gąbka była używana i nie chciało się nam jej po wszystkim umyć, to pokazujemy taki sprytny sposób, jak szybko gąbkę ze starej pasty oczyścić. Pastę dajemy albo na lakier, albo na gąbkę. Ale przy większej strefie lepiej jednak nakładać pastę na lakier. Łatwiej i dokładniej się to rozsmaruje. No i zaczynamy. Są różne szkoły, ale ja lekko zwilżam gąbkę. Na początku na wolnych obrotach pracujemy. Jak już pasta się rozsmaruje, podkręcamy obroty, ale bez przesady. Tak na pół gwizdka maksymalnie. Czyli około 1500 do 2000 obrotów. No ciężko będzie policzyć te obroty na oko, więc ustawiamy najpierw na 1/4, a później w połowie zakresu regulacji obrotów. O samym polerowaniu nie można zbyt dużo poopowiadać, zatem popatrzcie, jak to się robi. Film jest bez żadnych skrótów, więc macie tutaj 1:1 pokazane, jak dzieje się magia. Sprawa jest na tyle prosta, że nawet asystent grzybiarza sobie poradzi. Ale wspomniałem wcześniej, że mogą się pojawić błędy przy polerowaniu. Zatem co to może być? Lakier na przykład można przypalić, jak ciśniemy za mocno lub polerujemy na sucho. Gąbka ma się kręcić swobodnie. Jak poczujemy, że opór się zwiększa, to przerywamy, bądź dodajemy pasty, bądź spryskujemy strefę wodą. Mogą się pojawić hologramy. To też od zbyt dużego nacisku lub polerowania przy wysokiej temperaturze powietrza lub użycia zbyt ostrej pasty. Trzymajcie się technologii napraw sami, powinno być ok. Podsumowując, temperatura otoczenia umiarkowana, docisk lekki, prowadzenie tak, by gąbka pracowała całą powierzchnią, w momencie wyrobienia pasty przerywamy polerowanie i albo dodajemy pasty, albo zwilżamy strefę. Po wszystkim oczywiście wycieramy i oglądamy sobie efekt. Jeśli nie jesteśmy w pełni zadowoleni, możemy polerowanie powtórzyć. Tu na filmie tego dokładnie nie widać, ale Adam uznał, że się powtórka należy, no to do dzieła. Jeśli do strefy polerowania przylegają jakieś obszary, których nie chcemy dotknąć, to dla bezpieczeństwa można je zamaskować taśmą lakierniczą. Powtórka to dokładnie to samo, co za pierwszym razem. Bywa, że zawodowi glancownicy używają kilku rodzajów past w jednym cyklu, od ostrych po łagodne. W technologii napraw sam dobraliśmy odpowiednią pastę tak, by dać optymalny efekt bez stosowania dodatkowych preparatów. Jedyne, co zalecamy na koniec, to nabłyszczenie specjalnym płynem, który nie dość, że daje lepszy połysk, to jeszcze pomaga usunąć resztki pasty z zakamarków. Ale to już ręczna robótka przy pomocy szmatki z mikrowłókna. Spryskujemy strefę płynem i wycieramy do sucha.
Ważna uwaga dla tych, którzy polerują lakier po naprawie lakierniczej w technologii Napraw Sam. Polerujemy dopiero po tygodniu od naprawy. Dajemy lakierowi czas na pełne utwardzanie. Generalnie nawet przy zastosowaniu innych technologii nie ma się co spieszyć z polerowaniem. Jak widać, efekt jest piorunujący, ale nie zawsze polerowanie odniesie skutek. Przy większych uszkodzeniach trzeba wykonać klasyczną naprawę i nie zawsze jesteśmy w stanie stwierdzić, czy tu akurat się uda. Spróbować jednak warto, bo przy drobnych wadach polerowanie sprawdza się znakomicie, a jeśli nie zdołamy usunąć wady, to polerowanie będzie znakomitym wstępem do właściwej naprawy lakierniczej.